Rosjanie bardzo lubią się chwalić swoimi systemami artyleryjskimi najcięższych kalibrów. Mamy tutaj na myśli Moździerz 2S4 Tulpan, czyli Tulipan i Chałbice 2S7 Pion, czyli Piwonia w nowej wersji Malka. ten pierwszy czyli tulipan to jest moździerz o kalibrze 240 mm potężna broń faktycznie od 130 do 230 kg pocisk materiałów wybuchowych w takich pociskach najcięższych do 46,5 kg więc to jest yy, Kilkukrotnie więcej niż w takich standardowych pociskach kalibru 155-152, najczęściej używanych. Broń faktycznie silna. Dodatkowo może strzelać pociskami jądrowymi, egzotyka neutronowymi, zapalającymi, kasetowymi. Ma to faktycznie dużą siłę ognia. On jest mniejszy, jeśli chodzi o kalibr, natomiast lufa jest zdecydowanie, co widać, dłuższa. Tu mamy 203 mm i te pociski mają masę całego ładunku 110 kg i dodatkowo jeszcze 40 ponad kg ładunku miotającego, a masa materiału wybuchowego do 18 kg w takim pocisku. Także piony powstały po to, żeby docelowo strzelać amunicję jądrową, Głowicami taktycznymi bezpośrednio na polu walki. Dzisiaj te systemy, jeden i drugi, są wykorzystywane w Ukrainie póki co bez użycia tej broni jądrowej, tylko przy użyciu broni konwencjonalnej. Pion, w przeciwieństwie do Tulipana, ma duży zasięg. Tulipan strzela maksymalnie na niecałe 20 km pociskiem wspomaganym rakietowo. Piony, jeśli użyjemy właśnie także pocisków wspomaganych rakietowo, mają zasięg 47,5 km, taką standardową amunicją 30, więc faktycznie jest to artyleria sporego zasięgu, choć w porównaniu, choć porównanie nam zajmie większą część tego odcinka, nie jest to w porównaniu do broni NATO jakaś szczególna szczególne osiągnięcie i teraz skoro faktycznie mamy taką potężną broń w arsenale armii rosyjskiej warto zadać sobie pytanie dlaczego kraje NATO nie posiadają odpowiedników posiadały jeszcze Grecja na przykład stosuje taką chałbicę samobieżną amerykańską M110A2 kalibr 203 mm oni jeszcze to, tego nie zdejmują z wyposażenia swojej armii, bo mają jeszcze zapas części zapasowych amunicji, więc po co się tego pozbywać, skoro to, jak to się mówi, jest i jeść nie woła, choć oczywiście konserwacja i amunicji i sprzętu jednak kosztuje. No niemniej Grecja cały czas tego używa. Więc zastanówmy się, dlaczego... Stany Zjednoczone, państwa europejskie należące do NATO. Dlaczego te jakby się wydawało silniejsze, bardziej zaawansowane technologicznie armie nie posiadają broni, która się wydaje na papierze mocniejsza? I tu wszystko się rozbija o szczegóły, które mają na wojnie ogromne znaczenie, które często gdzieś tam, kiedy patrzymy takim bardzo laickim wzrokiem i patrzymy na przykład po prostu na kaliber, i myślimy sobie duży pocisk, to jest duży efekt na polu walki. To wszystko w praktyce wygląda zupełnie inaczej. Może zacznijmy od tego, że sama logistyka, która jest królem pola walki, bezdyskusyjnie na logistyce wszystko się trzyma. Tutaj podpowiada nam, że po prostu możliwość zaopatrywania broni artyleryjskiej korzystającej z pocisków ważących po 150-200 kg nie będzie łatwa. Dostarczenie wystarczającej ilości Amunicji do tego typu systemów będzie wymagało większej liczby ciężarówek, większej liczby kursów, a więcej ciężarówek to jest oczywiście więcej kierowców, więcej paliwa, cała logistyka nam się komplikuje. Dodatkowo nie jest przypadkiem, że już od bardzo dawna ten standard około 6-calowej armaty funkcjonuje w światowych armiach. W armii, w armiach postradzieckich to jest 152 mm, w armiach natowskich 155 to jest taki rozmiar pocisku, który sprawia, że jeden artylerzysta jest w stanie ten pocisk donieść do armaty. To jest istotne. Potrzebujemy mniejszą załogę, mniej czasu na załadowanie takiego pocisku. Kiedy widzimy, jak wygląda praca obsługi 2S7 Malka, to już widzimy, że taki pocisk noszą na specjalnych noszach we dwójkę. Dodatkowo muszą mieć specjalne urządzenie do przenoszenia tego pocisku, ono się może zniszczyć, zgubić, może go brakować i tak więc 155 mm jest tutaj wygodnym kalibrem do tego, żeby to transportować i ładować. Takie szybkie ładowanie armaty to jest coś, co faktycznie w tej chwili jest uznawane za ważniejsze niż duży kaliber. Oczywiście... Taka, taki tulipan jest w stanie dostarczyć dużą ilość materiału wybuchowego jednym uderzeniem. Natomiast współczesne haubice i armato-haubice, takie jak Krap, jak Panzerhaubitz 2000, jak amerykański Paladin po pierwsze są w stanie wystrzelić wiele pocisków bardzo szybko. Krab na przykład w 10 sekund potrafi wystrzelić trzy pociski, co jest oczywiście i dla tulipana, i dla piona zupełnie niewykonalne. Dodatkowo te trzy pociski są w stanie, przy zastosowaniu komputerowych obliczeń, zostać wystrzelone w taki sposób, że choć nie zostaną wystrzelone w tym samym momencie, to dolecą do celu po różnych trajektoriach i na ten cel spadną w tym samym czasie. Co zwiększa element zaskoczenia co sprawia, że dostarczamy większą ilość tego ładunku wybuchowego w jedno miejsce w jednej chwili, więc niwelujemy te, jakby się wydawało, zaletę piona czy tulipana. Przede wszystkim jednak trzeba powiedzieć, że armia rosyjska wciąż używa doktryny w praktyce, doktryny, która pochodzi jeszcze z czasów radzieckich, podczas gdy państwa NATO od dawna zmieniły podejście do Pola walki, jeśli jeszcze w czasach II wojny światowej Stany Zjednoczone używały ogromnych ilości pocisków artyleryjskich, bomb, po to, żeby wroga zasypać ogromną ilością amunicji, żeby to wszystko wysadzić w powietrze, dość szybko udało im się zrozumieć, że o wiele lepsze efekty uzyskuje się wtedy, kiedy trafi się cel precyzyjnie taką bronią, jaka nadaje się do tego, żeby ten cel zniszczyć. I o wiele większe znaczenie ma dla nich wystrzelić mniejszą liczbę pocisków, mniejszego nawet kalibru, ale dopasowanych do celu i trafiających precyzyjnie, nawet jeśli to kosztuje duże pieniądze. Dodatkowo, co jest wyborem, to nie jest lepsze albo gorsze, armia rosyjska postawiła w dużej mierze na artylerię w swojej doktrynie, podczas gdy przede wszystkim Stany Zjednoczone, a za nimi reszta NATO, postawiła przede wszystkim na lotnictwo. I jeśli gdzieś jest konieczne użycie do zniszczenia celu amunicji większego kalibru o większej sile ognia, to prawdopodobnie NATO na ten problem odpowie przy użyciu broni lotniczej. A nie artylerii, tak jak robi to zazwyczaj Rosja, więc Rosji w teorii potrzebne są pociski większego kalibru artyleryjskie, bo zazwyczaj nie jest ona w stanie osiągnąć takiego panowania w powietrzu jak kraje NATO. To nawet tutaj w czasie wojny w Ukrainie widzimy, że Rosjanie nie osiągnęli tej dominacji w powietrzu, która by im pozwoliła wykorzystywać właśnie lotnictwo do. Wykonywania precyzyjnych uderzeń tam, gdzie jest to dla nich konieczne. To, co jest jeszcze jednym ogromnym problemem takich systemów jak 2S4 Tulipan i 2S7 Pion, to czas, jaki one potrzebują do tego, żeby rozpocząć ogień i czas, który potrzebują, żeby opuścić stanowisko. W przypadku takiego polskiego kraba od momentu zatrzymania się potrzeba 30 sekund, żeby krab zaczął strzelać. W przypadku 2S7 Malka to jest aż 10 minut, a Tulipanowi zajmuje to 5 minut. Podobny czas jest potrzebny, trochę mniejszy, żeby te systemy artyleryjskie się z pozycji mogły zacząć wycofywać. To jest w tej chwili absolutnie kluczowe. Trwają prace, żeby ten czas tych 30 sekund jeszcze zmniejszać aż do takiego momentu, żeby artyleria w ogóle była w stanie prowadzić ogień w czasie jazdy. To jest absolutnie kluczowe dlatego, że współczesne armie wykorzystują różne środki rozpoznania, radary pola walki, drony i inne systemy, które pozwalają namierzyć strzelającą armatę, chałbicę czy moździerz i jak najszybciej odpowiedzieć, niszcząc taki system artyleryjski, to się nazywa działaniem bateryjnym i jest jednym z największych zagrożeń dla artylerii na polu walki, więc taka armatochałbica powinna po wystrzeleniu jednego dwóch trzech pocisków po prostu ruszyć dalej. I jeśli właśnie polski krap może się zatrzymać po 30 sekundach, w 10 sekund wystrzelić trzy pociski i po dalszych 30 sekundach jechać dalej, o tyle taki pion, który ma w gruncie rzeczy dość podobny zasięg przy użyciu tych niewspomaganych rakietowo czy gazogeneratorem pocisków, i krap i pion mają bardzo podobny zasięg. Pion najpierw się zatrzyma, później 10 minut się będzie rozkładał, później odda dwa strzały w ciągu 3 minut, i jeszcze jeden w kolejny, i dopiero, dopiero później będzie się zaczynał składać, co także zajmuje parę minut. Więc ta operacja, która krabowi zajmuje no, około półtorej minuty, dwie, może trzy, tutaj będzie zajmowała. Bliżej 20, co może być różnicą pomiędzy przetrwaniem takiego systemu artyleryjskiego a jego zniszczeniem. I jeszcze tutaj trzeba powiedzieć, że współczesne natowskie uzbrojenie strzelające pociskami z wspomaganiem rakietowym. Artyleryjskie uzbrojenie jest w stanie osiągać zdecydowanie większy zasięg niż ten bardzo ciężki pion. Te pociski 155 mm potrafią latać i na odległość 50, i 60, i nawet 75 km. Zdecydowanie więcej, zdecydowanie dalej niż pociski z tego super piona. Nie mówiąc już o. Tulipanie, którego zasięg jest bardzo niewielki, co w połączeniu z długim czasem rozkładania go na pozycji, także jest problemem. I tutaj sam czas to jest jedno, ale jak popatrzycie sobie na wideo i zobaczycie, jak pracuje taka załoga tulipana czy piona, to zobaczycie, że oni krzątają się wokół tej broni, jak wokół takiej chałbicy holowanej. O ile w przypadku. Kraba, Paladina, Pancer 2000, koreańskiego K-9, załoga tego pojazdu cały czas pozostaje wewnątrz, nie musi nigdzie wychodzić, żeby załadować pocisk, czy żeby go wystrzelić, czy żeby ruszyć z powrotem, czy żeby się zatrzymać. Oni wszystko robią, siedząc w środku, co oznacza, że są cały czas chronieni przed odłamkami, przed jakimiś formami ataku różnymi, a jednocześnie Jednocześnie oni nie muszą tracić czasu na wychodzenie z tego pojazdu i wracanie do niego, co także ma duże znaczenie. Jak widzicie, to, że Rosjanie chwalą się artylerią dużego kalibru i używają jej, i czasem oczywiście takie użycie okazuje się ostatecznie skuteczne, to są takie przechwałki, które nie uwzględniają tego, co jest tak naprawdę w broni artyleryjskiej w tej chwili najważniejsze czyli. Realnych możliwości danego systemu, które pozwalają zarówno porazić cel, jak i przetrwać załodze. Dziękuję pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.